Magdalena Antoszak, witam Państwa w programie 7 Dni Opolskie i zapraszam do obejrzenia najważniejszych informacji tygodnia z naszego regionu. A zaczynamy od tragicznej katastrofy budowlanej. W poniedziałek Nyska prokuratura przesłała do Opolskiego Sądu Okręgowego akt oskarżenia w sprawie zawalenia się ścieżki widokowej na Paczkowskich Murach. Zginęła wtedy jedna osoba. Do tragedii doszło na początku września 2018 roku. Inne dwie osoby z ciężkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Nyska prokuratura winą obarcza cztery osoby. Projektant, który również sprawował nadzór autorski nad realizacją projektu, wykonawca oraz osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Według ustaleń prokuratury do wadliwych rozwiązań doszło zarówno na etapie projektowania tarasu, jak i jego wykonania. Konstruktorom grozi 5 lat więzienia, inspektorowi nawet 12. Żaden z nich nie przyznał się do winy. Wzrasta ruch w składach węgla. Według ekspertów to ostatni dzwonek na zakup opału, zanim dojdzie do kolejnych podwyżek. W sierpniu tak najbardziej już widać, że coraz większy ruch się zaczął sprzedaży, także wydaje mi się, że to tak ten sierpień chyba jest taki decydujący miesiącem. I nie wiadomo jak z pogodą. Zresztą może coś zdrożyć na jesień, nie? Choć zdaniem ekspertów kryzys energetyczny w postaci braku opału nam nie grozi, to z powodów finansowych zakupów nie warto zostawiać na ostatnią chwilę. W ramach zielonej transformacji Unia Europejska zobowiązała się do całkowitego odejścia od węgla do roku 2050. Zazieleniło się także w Krobuszu pod Białą. Winobluszcz, który rósł sobie niepostrzeżenie przy drodze krajowej, nagle przekształcił się w zielonego stwora. Jeden z mieszkańców postanowił go nieco uczłowieczyć. Z biegiem czasu to tak wyglądało, że to jest niby jakiś strach na wróble czy na kogoś. I tak myślę sobie, to ja go jeszcze upiększę, dołożę mu tam oczka, jak to się mówi, no i dołożyłem. Bestia, zwana także duszkiem, krobuszkiem, wywołuje szybsze bicie serca nie tylko u turystów przemierzających szlaki powiatu prudnickiego, ale także u władz gminy Biała. Ponad 800 wakatów na stanowiska nauczycieli w województwie opolskim. Tak wynika z danych opolskiego kuratorium. We wtorek poruszyliśmy ważny temat niedoborów kadry nauczycielskiej w przededniu roku szkolnego. Zgłoszenia najczęściej dotyczą nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i psychologów. Wśród nauczycieli przedmiotowców duża grupa to praktycy zawodowi, nauczyciele przedszkolni czy matematycy. Im dalej od miasta, tym trudniej o nauczyciela. W niewielkich szkołach bardzo często na przykład ten etat psychologa to niepełny etat, więc osoba, która miałaby tam się zatrudnić, musiałaby go sobie uzupełniać w jeszcze innej szkole, czyli na przykład nazbierać, powiem bardzo kolokwialnie, cztery szkoły na jeden etat. Ministra Edukacji Narodowej Barbara Nowacka podczas ostatniej wizyty w Opolu zapewniała, że sytuacja z wakatami poprawi się do września. Obiecała także rewaloryzację wynagrodzeń. Ruszył transport pomocy dla Ukrainy. Dary warte 150 tysięcy złotych przygotował Caritas Diecezji Opolskiej. To m.in. artykuły medyczne, pościel i koce. Wszystko trafi do Iwano-Frankiwska. Wykorzystujemy tą nitkę, która istnieje już kilkanaście lat i jest ona takim też dla nas sygnałem w czasie teraz wojny, co jest najbardziej potrzebne na Ukrainie. Caritas Diecezji Opolskiej współpracował z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Opolu oraz Konsulatem Honorowym Ukrainy w Opolu. Z darów skorzystają mieszkańcy miasta, jak i żołnierze. Biblioteka w stylu amerykańskiego koledżu, laboratorium badawcze i sala konferencyjna powstaną na drugim kampusie Politechniki Opolskiej. Ruszyły prace na placu budowy Newtona. Pierwszy etap budowy kompleksu ma zakończyć się w ciągu dwóch lat. Jesteśmy dzisiaj gotowi na pierwszy etap, będziemy chcieli kontynuować dalej, ale zobaczymy z jednej strony, jak nam będą koszty rosły, z drugiej strony też zabiegamy o pozyskanie środków przede wszystkim z ministerstwa. W kolejnych etapach we wnętrzu Newtona powstaną m.in. sala dydaktyczne, laboratorium badawcze IT, aula konferencyjna w formie amfiteatru oraz nowoczesna biblioteka. W środę nasi reporterzy zadali ważne pytanie, czy jest możliwe utworzenie wspólnego schroniska dla zwierząt przez władze kilku gmin. Taka propozycja padła w Brzegu, tamtejsze przytulisko od 20 lat egzystuje w stanie prowizorycznym. Przytulisko wybudowane 20 lat temu na terenie byłego warsztatu samochodowego miało być tymczasowe. Tymczasem po dziś dzień prowadzone jest w takich samych warunkach. Gminy wyraziły chęć współpracy, taką wstępną oczywiście,
Natomiast spotkałyśmy się z taką, właściwie delikatnie mówiąc, z oporem burmistrza ówczesnego burmistrza Brzegu Wojciecha Huczyńskiego. Projektem schroniska wartego 6 milionów złotych są zainteresowane gminy powiatu brzeskiego, ale także samorządy województwa dolnośląskiego, jak Oława czy Żurawina. Tak źle jeszcze nie było. Rynek trzody chlewnej zmierza ku katastrofie, alarmują hodowcy na Opolszczyźnie. Przez spadające ceny wielu rolników zdecydowało się na zmniejszenie hodowli. Powinna dzisiaj cena być ponad 10 zł, 12 zł, żeby to była jakaś opłacalność, ale nie 6 zł. Zakłady mięsne i punkty skupów obniżyły ceny tuczników. Obecnie stawki maksymalne to niespełna 9 zł za kilogram w klasie E. Dla wielu rolników oznacza to konieczność przemyślenia dalszej produkcji. Ponad 100-letni kościół w Grodzcu przechodzi właśnie fumigację. Powód: w świątyni zagnieździły się szkodniki. I dopiero w ostatnich miesiącach okazało się, że te szkody są coraz to większe, dlatego trzeba było organizować jakąś pomoc. W kościele mieści się wiele zabytkowych artefaktów, które też mogą zostać nadgryzione żuwaczkami kołatka i puszczela. Fumigacja potrwa do końca sierpnia. W czwartek Wojsko Polskie hucznie świętowało rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. Uroczyście było także w Opolu. Na Plac Wolności przybyły tłumy mieszkańców, był uroczysty apel i defilada. Na miejscu dla mieszkańców przygotowano także piknik żołnierski i prezentację wojskowych pojazdów. W tym dniu również mamy okazję spotkać się z mieszkańcami. To jest taki dzień, kiedy wychodzimy na zewnątrz z koszar. Jest okazja z nami porozmawiać. Żołnierze przemaszerowali w defiladzie pod pomnik bojownikom o polskość Śląska Opolskiego. Była salwa honorowa. Odśpiewano także pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Nie zabrakło odznaczeń i awansów. 15 sierpnia to także święto maryjne. Tego dnia w kościołach kapłani święcili bukiety z polnych kwiatów i ziół. Dawniej przypisywano im właściwości magiczne. Obecnie używa się ich w celach leczniczych. Dla Matki Boskiej. Niech się cieszy. Z różnych, z polnych przede wszystkim, zbieranych na łąkach, w ogródkach. Moje kwiaty to są moje kwiatki z mojego ogródka. To jest cynia. To jest aksamitka. Poświęcone zioła wykorzystują ludzie i zwierzęta. Dawniej wiązanką przyniesioną z kościoła okazano też izbę i obejście dla ochrony przed burzą, pożarem i epidemią lub po to, by diabeł nie kusił. Również w czwartek przez Opolszczyznę przebiegła trasa wyścigu kolackiego Tour de Pologne. Kolarze finiszowali w Prudniku, mieście Stanisława Szozdy. Sportowiec ma już pomnik w mieście. Teraz włodarze chcą uhonorować jego trenera, Franciszka Surmińskiego. Był to człowiek, który zasłużył sobie w kolarstwie i polskim, i w opolskim. Wychował ze Stanisławem Szozdą aż 17 kolarzy tutaj z prudnickiego klubu Zarzewie Prudnik. Nie będzie to pierwsze upamiętnienie trenera w Prudniku. Miasto Za Życia nadało mu tytuł honorowego obywatela gminy Prudnik, a od lat odbywa się rajd poświęcony jemu i Stanisławowi Szoździe. W piątek nasi reporterzy informowali o specustawie ważnej dla Odry. Projekt renaturyzacji rzeki to m.in. rezygnacja z około 150 inwestycji infrastrukturalnych. Pytanie, czy pomysł ograniczy ekspansję Złotej Algi? Głównym problemem Odry jest jej wysokie zasolenie, które miejscami zbliżone jest do wody morskiej. To efekt górnictwa oraz rolnictwa, które w połączeniu z wysokimi temperaturami odpowiadają za zakwit Złotej Algi. Na Opolszczyźnie widać to w kanale Gliwickim i Januszkowicach. I chcielibyśmy, żeby przepisy, także te wykonawcze, już po przyjęciu ustawy, mogły delegować szereg czynności i wpływać na całokształt funkcjonowania tego ekosystemu. W przypadku województwa opolskiego poza Odrą objęte projektem zostałyby m.in. Mała Panew, Nysa Kłodzka, Stobrawa czy Osobłoga. Przybywa chorych na krztusiec, alarmują epidemiolodzy. Od początku roku odnotowano już prawie 9 tysięcy przypadków na terenie całego kraju. Choroba, którą jeszcze kilkanaście lat temu niemal wyeliminowano, znów daje o sobie znać. Kaszel jest, no tak powiedzmy, ze 2 tygodnie, to już się światełko czerwone powinno zapalić, że być może to jest krztusiec. Nie ma przy tym gorączki, a niestety są takie napady kaszlu. Takie długotrwałe, które i osłabiają pacjenta, i spać nawet nie dają. Na Opolszczyźnie chorych na krztusiec także przybywa. Jak podaje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w 2022 roku było to 9 osób, rok później 40, a do końca lipca bieżącego roku aż 223 osoby. W
We Włodzieninie odbyła się olimpiada militarna osób niepełnosprawnych. Na wydarzenie przyjechało kilkadziesiąt osób z całego regionu. Czekały na nich konkurencje w strzelaniu z łuku, wiatrówki czy rzucie granatem. Bardzo dobrze sobie radzą, widać po punktacji. Zdobywają dużo punktów, osiągają też niesamowite techniki rzucania, których byśmy się nie spodziewali. Drugi raz jesteśmy, no a w tamtym roku też było strzelanie takie, ale w tym roku jest więcej niż to, jak w tamtym roku było. Tego dnia wszyscy byli zwycięzcami. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał medal oraz dyplom. Sensacyjne odkrycie archeologiczne pod Ciskiem, o tym informowaliśmy w sobotę. W miejscowości Dzielnica znaleziono złotą zawieszkę, którą naukowcy datują na ponad 4000 lat. Choć prace archeologiczne w tamtej okolicy są prowadzone od 20 lat, takie znalezisko to prawdziwa sensacja. Jest to pierwsze tego rodzaju znalezisko z terenu ziem polskich. Złoto zawsze przyciąga uwagę ludzi. Jest to bardzo ważny element układanki dotyczącej przemian, które zachodziły na tym terenie. Inne artefakty to kubek czy grot Postrzale, jednak oko studentów archeologii z Wrocławia przykuły też ludzkie kości. Badania pozwolą rozwinąć wiedzę o ludach, które przybyły na dzisiejszą Opolszczyznę z terenów Eurazji. Archeolodzy ścigają się z czasem, a mieszkańcy Głuchołaz ze sobą po torach. 15 drużyn konkurowało ze sobą w wyścigu drezyn kolejowych. Żeby młode pokolenie usłyszało ten trykot kół o metalowe szyny, to co dzisiaj w świecie cyfrowym nie zobaczymy. Także młodzi mają szansę zobaczyć przekładnie mechaniczne, że to wszystko ma jakiś swój zapach, ma zapach smaru. Jak przekonują organizatorzy, drezyna mimo 200 na karku jeszcze szybko do lamusa nie przejdzie. Ta niedziela upłynęła natomiast pod znakiem pomocy innym. Prawie setka pojazdów i 200 druhów z ochotniczych straży pożarnych przyjechało do Racławiczek, aby wziąć udział w 5. konwoju charytatywnym. W tym roku cały dochód z akcji przeznaczony zostanie na pomoc 3-letniej Amelce, chorującej na zespół Retta. Leczenie wymaga milionów złotych. Amelka choruje na zespół Retta. Jest to choroba genetyczna, która się objawia utratą wcześniej nabytych umiejętności, problemem z komunikacją i poruszaniem się. Zbieramy na lek dla Amelki, który ma jej pomóc zatrzymać tą chorobę, poprawić jej sprawność, no i dotrzymać w jak najlepszym stanie do terapii genowej. Każdy może akcję wspomóc poprzez wpłatę na zbiórkę na siepomaga.pl Amelka Petryszyn. W Kędzierzynie-Koźlu odbył się trzeci bieg terenowy o nazwie Zawzięty Kozioł, podczas którego nie liczyło się sportowe doświadczenie, a hart ducha i upór wzorem tytułowego zwierzęcia. Mieszkańcy są usportowieni, aktywni i my się też z tego bardzo cieszymy. I kolejną propozycją, która właśnie padła, jest 3 lata temu Zawzięty Kozioł. Oczywiście podpatrzone, sprawdzone, co w Polsce ludzie lubią robić, gdzie jeżdżą. I taki właśnie mały run-magedon powstał w Kędzierzynie-Koźlu. Na uczestników czekało 5 km katorżniczego biegu, który wiódł przez 20 podstępnych przeszkód. To wystarczyło, aby do Sławięcic zwabić 250 miłośników mocnych wrażeń. A my dobiegliśmy dzisiaj w rekordowym czasie do mety naszego programu. Ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jeszcze na 21.30 na wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku programu 7 Dni Opolskie. Życzę miłego wieczoru.